Tylko typu, słuchajcie, nie to, że straciłem pracę, tylko po prostu zrezygnowałem w sprawie tej pracy, bo po pierwsze, dużo obowiązku było na mnie. Każdy olewał, to jest pierwszy prymo. Drugi prymo, po prostu takie, powiem wam tak. Ochrona powinna pilnować klientów, a nie pracowników. To jest pierwsze prymo. Drugie prymo, po prostu już miałem dosyć tego wszystkiego. Wziąłem na siebie bary, na barach sprawę, wszystko. Bo myślałem, że to ogarnę, słuchajcie. No ale wiadomo, że nie ogarnąłem. To jest drugie, na serio prymo, o, tego typu. Słuchajcie, i po prostu powiedziałem, że już mam dosyć. Dosyć mam tego wszystkiego. 3,5 miesiąca, miesiąc, 3 miesiące i tam pół, można powiedzieć. Jakoś znosiłem. Ale słuchajcie, no już miałem zawiedzę dosyć tego wszystkiego, bo co nie rusz, nowe osoby, które musiałem przyuczać i musiałem pilnować to wszystko, żeby było to wszystko jakby zgrane do kupy, tego typu. Nigdy nie było. Słuchajcie, dlatego powiedziałem, jeszcze miesiąc tak trzymałem, mówię, a no może coś się zmieni, to jak, tego typu. No ale już drugi miesiąc na same osoby nowe do przyuczenia, no są nowe osoby, no słuchajcie, no i parę osób były, co ja przyuczałem, co mają robić, inne rzeczy i na dłużej, chuj, osoba rezygnowała. I to wszystko było na mojej głowie. I słuchajcie, powiem wam tak szczerze, otwarcie, że już miałem tego serdecznie dosyć. Ja, słuchajcie, ja nie wstydzę się to, że zrezygnowałem pracy. Wręcz przeciwnie, jestem zadowolony. Z tego powodu, że nie dałem z siebie idioty zrobić. Słuchajcie. Taka jest, no, prawda. Kto by tak wytrzymał, jak ja? Słuchajcie, na początku może to było nieodczuwalne, ale już dla mnie to już w takim czasie było to odczuwalne. Dlatego mówię to szczerze, otwarcie. Nie miejcie do mnie pretensji i inne rzeczy. Może się mi hejtowo na to wysane, jak się mówi tego, ale w jakimś sensie musiałem podjąć decyzję. Czy robić siebie szmatę do podłogi, bo ochrona, zamiast pilnować klientów, to ochrona pilnuje pracowników.